Piotr Dominik Szera na charytatywnym meczu Fundacji Cancer Fighters. Cześć, witam. I pierwsze pytanie, czy miałeś do czynienia wcześniej z piłką nożną? Czy grałeś za dzieciaka w piłkę? No w szkole, w podstawówce jeszcze jako tako, ale nigdy nie byłem wyróżniającym się zawodnikiem. Przez ostatnie 20 lat grałem raz na meczu charytatywnym Kuby Błaszczykowskiego Fundacji Ludzki Gest. Także to jest mój drugi raz. Przyznam, że z ostatnich 20 lat, z tym, że dzisiaj jestem, mam tutaj, muszę tyłów pilnować, więc nie wiem, czy na boisku się pokaże. Z racji, że na boisku będą zawodnicy MMA, którzy no, są znani ze swojej brutalności, nie obawiasz się, że podczas meczu nabawisz się jakiejś kontuzji? Nie. Myślę, że to jest stereotyp. Poznałem chłopaków, bardzo mili i uprzejmi młodzi ludzie. A ogólnie interesujesz się MMA? No, jak mam czas, zawsze oglądam. Często te gale są wtedy, kiedy gram koncerty, ale no, większość, jeżeli nie tak 90% zawodników poznaję, wiem, kim są. A gale tego typu jak Fame MMA lub FFF kojarzysz? Kojarzę, oczywiście. Oglądałeś? Nie, nie widziałem. Znaczy z tej pierwszej widziałem chyba tam dwie walki poszczególne, więc wiesz. Jak mógłbyś skomentować? W ogóle bym nie skomentował. Jak się bawią ludzie, chcą to oglądać, dlaczego nie? Dla mnie to jest w porządku. A czy ty nie myślałeś, aby spróbować właśnie? Nie myślałem. Ja ledwo co z moją robotą jestem w stanie obrobić, więc... Okej, to z mojej strony to wszystko, już nie męczę. Dziękuję. Proszę bardzo.